skrzypiec i wiolonczeli, które wychodzą z pracowni lutniczej Jana Bobaka przy ulicy Ogrodowej, nieopodal Starej Targowicy, poszukują muzycy symfonicznych orkiestr, studenci akademii muzycznych i soliści wirtuozi z wielu krajów, nawet z Japonii, Kanady, Francji, Grecji, Holandii czy Szwajcarii. Bobak Violino Jana i Grzegorza Bobaków, ojca i syna, to już międzynarodowa marka. Część jej magicznego klimatu gości teraz na piętrze ratusza. Koncertowy wernisaż wystawy czasowej z Leśnej Puszczy do Filharmonii też był wydarzeniem wyjątkowym. Nie dziwi to, gdy założyciel pracowni z 35-letnią tradycją jest równocześnie liderem i wokalistą New Market Jazz Bandu. Niektórzy po prostu są obdarowani tak, jakby bania z talentami rozbiła się nad ich głową. Do kameralnego składu jazz bandu dołączyły tym razem młode wokalistki, uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej z grupy Liliany Mamczur, Malwina i Maja Łasiównę oraz Izabela Cieczawaria w nastrojowym świątecznym repertuarze. Świetne latarni, uliczką krętą, snuje się wolno cień dyrygenta. To do zorganizowania wystawy w Muzeum Podhalańskim zaprosiła światowej sławy lutnika i obmyśliła ekspozycję Barbara Wiśniowska. Uwagę zwraca oryginalna aranżacja z leśnym pejzażem i drewnianymi elementami w różnych stanach obróbki przed powstaniem doskonałego instrumentu. Na piętrze ratusza można się teraz zagłębić w klimat i sekrety lutniczego warsztatu, ale też przypomnieć dzieje ważnej dla historii polskiego lutnictwa szkoły, która działała w Nowym Targu w drugiej połowie ubiegłego wieku, wykształciwszy wielu znakomitych fachowców. Jej tradycję kontynuuje klasa o profilu lutniczym w Zakopiańskiej Szkole imienia Kenara. Nie bez powodu więc za kuźnię najlepszych lutników w kraju uważane jest Podhale. A lutnictwo, jak mówił bohater ekspozycji, autor pozycji książkowych i twórca firmy Bobak Violino, to... Nie uwłaczając oczywiście innym zawodom, to jest sfera dla wariatów, no tak, to inaczej nie określi. Jak się w to wsiąknie, to po prostu z tego już nie można wyjść, to jest pasja. Jest to właściwie, jak sami widzicie, maleńkie pudełeczko, nie wiem, czy ma 50 cm w sumie długości, ale o możliwościach, moim zdaniem, przekraczających wszystkie inne instrumenty, nieprzypadkowo pewnie nazywany jest królem instrumentów. Potrafi pobudzać nasze zmysły bardzo głęboko. Ale żeby taki instrument się narodził, trzeba po pierwsze odpowiedniego materiału, jakim jest drzewo rezonansowe. W przypadku skrzypiec głównie wyselekcjonowany świerk o specjalnych właściwościach. Bez sęków, kieszeni żywicznych, pofałdowań i innych defektów. Ten tytuł wystawy z Puszczy do Filharmonii jak najbardziej adekwatny, dlatego że bez puszczy, bez tego pierwszego czynnika, który powoduje, że instrument jest albo dobry, albo zły, to jest drewno. Drewno rośnie w kilku właściwie miejscach w Europie głównie i żeby
takie drewno pozyskać, trzeba jechać albo w Alpy, gdzie na wysokości od 1000 do 1700 nad poziom morza najlepsze drewna, w odpowiednim czasie oczywiście, czyli późną jesienią, kiedy drewno nie pobiera soków przy pełni księżyca i tak dalej. Natomiast istotne jest miejsce. Jaworów, bo instrument zbudowany jest ze świerku i z jaworu. Jaworów szukamy z kolei w Bośni. Mówi o tych najlepszych miejscach. Wiadomo, że no, świerk rośnie i u nas, prawda, rośnie w Chinach pewnie też, ale to jednak nie to samo. Musi mieć odpowiednie właściwości. Także jest to pierwszy element, który lutnik no, dzięki swojej wiedzy, wyczuciu oraz badaniu, bo są możliwości techniczne z badania, czy to drewno jest dobre, czy niedobre, wybiera sobie drewno, z którego chce zrobić instrument. Ideą wystawy było pokazanie kawałka lutniczego warsztatu i etapów tworzenia instrumentu. A lutnicze umiejętności, wielokrotnie nagradzany za swoje dzieła Jan Bobak, doskonalił m.in. podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych w latach 80. w renomowanej chicagowskiej firmie Williama Lee, także u Tetsuo Matsudy, absolwenta szkoły kremońskiej. Współpracował też z wieloma cenionymi w świecie lutnikami. Kopiował najcenniejsze okazy sztuki lutniczej z XVII i XVIII wieku. To uczyniło go polskim prekursorem w nadawaniu nowym instrumentom cech upodabniających je do starowłoskich dzieł mistrzów. Nie znam lutników, którzy od samego początku, no, mówiąc prosto, robią kasę na tym, co robią. Trzeba naprawdę olbrzymiej wiedzy, doświadczenia. Trzeba zgromadzić właśnie to drewno. Także jeśli się nie ma serca, nie ma pasji do tego, trudno oczekiwać na rezultaty. Dla mnie najistotniejszą i najcenniejszą nagrodą jest pierwsza nagroda na konkursie wieniawskiego w Warszawie w 86, 4. Nie mam tutaj tego dyplomu, dlatego że byłem w Stanach wtedy, jakby tu powiedzieć, no, zdobywać wiedzę, uczyć się. I jak się okazało, do bardzo dobrego warsztatu trafiłem. Instrument posłałem do Polski taką prywatną drogą i o tym, że zdobyło pierwszą nagrodę, dowiedziałem się w Stanach. Nie miałem możliwości uczestniczenia ani odebrania tej nagrody. Przeniesione do ratusza elementy warsztatu i multimedialne obrazy unaoczniają proces tworzenia unikatowych instrumentów, ale są też plansze poświęcone dziejom nieistniejącego już, technikum budowy instrumentów lutniczych w Nowym Targu. Jest to coś, o czym nie powinniśmy, nie wolno nam zapomnieć, bo jest to jakieś tam, moim zdaniem, cenna perełka miasta. Tu w tym czasie, czyli od 60 chyba do 76 roku, przyjeżdżały dzieci z całej Polski. W mojej klasie było 5 ludzi z Nowego Targu i okolic. Większość to była no, Warszawa, Gdańsk, Przemyśl, najprzeróżniejsze części Polski, dlatego że no, jest to jedna szkoła, jedyna w Polsce, była. I z jakichś przyczyn no, przeniesiono ją z powrotem do Kenara, do Zakopanego, ale te 16 lat, a te, które ja znam, czyli 5 moich, wspominam no, z wielką czułością, że tak powiem, i to było moje piękne młode lata. Na wernisaż do ratusza przybył m.in. Stanisław Marduła, nauczyciel lutnictwa w Zespole Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara, syn jednego z założycieli Nowotarskiej Szkoły Lutniczej, Franciszka Marduły. Właśnie rodzinne tradycje stanowią o sile tego artystycznego zawodu na Podhalu. Bo daleko byłoby szukać bieglejszych, bardziej zamiłowanych twórców, tak pięknie brzmiących skrzypiec i altówek.
To był wyjątkowy koncert, który połączył górali spod Tatr z tymi z odległego Kaukazu. W auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu zaprezentował się podhalański zespół Kalina oraz gruzińska grupa Kareba z miasta Guriani. Polscy górale odegrali fedory, czyli dawny zwyczaj kolędniczy pod Tatrami, a także zaśpiewali kolędy i pastorałki. Nie zabrakło także świąteczno-noworocznych życzeń z sypaniem owsa. Gruzini z kolei w 9-osobowym męskim chórze zaśpiewali swoje kolędy, przygrywając na regionalnym instrumencie panduri. Koniec zarówno podhalanie, jak i kaukascy górale wspólnie zaśpiewali gruzińskie i polskie pieśni bożonarodzeniowe, w tym m.in. Hej Maluczki, Maluczki. Spektakularny występ przyjęty został w Nowym Targu z zasłużoną owacją na stojąco.